7 tysięcy rowerów na 924 stacjach w gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zakończyło się już wdrażanie jednolitego systemu wypożyczalni rowerów. Niestety, jednocześnie zaczęły się ich dewastacje i kradzieże, tak jak w ostatnich dniach w Zabrzu. Karolina Komada. Bez pedałów, kierownicy i kół. Takie rowery Adam Odzelewska zauważyła w niedzielne południe w dzielnicy Janek w Zabrzu. W tym czasie przejeżdżaliśmy obok stacji, która znajduje się właśnie przy walce naprzeciwko kościoła. No i zobaczyliśmy, że z tym rowerem coś brakuje. Zatrzymaliśmy się, zrobiliśmy zdjęcia, zadzwoniliśmy po straż miejską wraz z partnerem. I po prostu byliśmy w totalnym szoku, że doszło do takiej sytuacji w naszym mieście. Szczególnie, że stacja została postawiona zaledwie kilka dni wcześniej. To jest właśnie w sumie bardzo dobra stacja, bo znajduje się przy ośrodku sportowym, tam gdzie dojeżdża bardzo dużo piłkarzy, czy innych po prostu chłopaków, którzy trenują różne sporty tam. Także no, bardzo przydatna stacja. Sprawą zainteresował się jeden z zabrzańskich radnych. Sebastian Dziębowski poinformował o zajściu na swoich mediach społecznościowych. Choć raczej to nie pomoże w odnalezieniu sprawcy, ponieważ w pobliżu stacji nie ma monitoringu, to może zapobiec w przyszłości podobnym sytuacjom. Z jednej strony wstyd, a z drugiej strony no jest jednak taka chęć nagłaśniania tej sprawy. Może dzięki temu, że nagłaśniamy tą sprawę, jest taka nadzieja, że może taki czyn już się nie powtórzy, może mieszkańcy będą mieli większą czujność i może służby miejskie również zwiększą patrole w tych miejscach. W przeszłości dewastacje czy nawet kradzieże miejskich rowerów zdarzały się w różnych miastach. Firma Nextbike, która je dostarczyła, jest przygotowana na wymianę jednośladów. Nasze zespoły serwisowe zabrały po prostu te rozkradzione rowery do naprawy. W międzyczasie na ulicę Zabrza trafią po prostu nowe jednoślady. Jest to pewna usługa, którą po prostu mamy wpisaną w charakter tego systemu. Jakby tutaj miasto nie będzie stratne na tych kilku rowerach. Łącznie w Zabrzu jest 80 stacji rowerowych. System metro roweru połączył 31 gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.